Partnerem kanału jest jaskinia No niech szancie, że pół roku temu był ostatni odcinek o End Times czasach końca. Ja pierdziu. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i faktycznie po prostu załamałem się, że faktycznie nic nie było od tamtego czasu, ale postaram się dzisiaj troszeczkę nadrobić, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Zapraszam do słuchania. Mamy wczesny rok 2525. Imperialnego kalendarza. Daleko na wyniszczonych wieczną wojną północnych pustkowiach, przy świetle złowieszczo świecącego morsliba, potęga mrocznych bogów rosła w siłę każdego dnia. Każda mijająca minuta wiązała się ze śmiercią tysięcy dzielnych obrońców świata światłości, ginących zarówno za sprawą chłodnej stali, jak i poprzez wieczne potępienie ich dusz. Każdy z mrocznych bogów przyjął ludzkiego czempiona jako powiernika swojej woli. Archaon, wybraniec ich wszystkich, wiedział, że bez pradawnej mocy wszystkich czterech bogów chaosu nie uda mu się przeprowadzić świata przez epoki czasów końca. Wybrańcy Korna, pod dowództwem Walki Krwawej, splądrowali pozostałości po zamarzniętej krainie Nagarotu, topiąc ruiny tego wielkiego królestwa we krwi. Dekadenckie hordy Slanesza pod rozkazami Sigwalda Wspaniałego kontynuowały swoją kampanię okrucieństwa wzdłuż wybrzeży Kislewu i Morza Szponów, dopuszczając się coraz bardziej plugawych aktów przemocy wraz z każdym mijającym atakiem. Przebiegłe marionetki Cinch'a wyprawiły się na południe z mrocznym bliźniakiem, Willihingiem Wyklętym, gdzie mają nadzieję na zapoczątkowanie kolejnej intrygi architekta losu. Jedynie wiernym ojca Plag brakowało czempiona i celu. Od śmierci festaka Krana z rąk sił imperium jakiś czas wcześniej siłom poświęconym nurglowi brakowało jedności. Wszechwybraniec znał wielką grę lepiej niż jakikolwiek inny śmiertelnik, wiedział, że jeśli równowaga między czterema plugawymi bóstwami zostanie zaburzona, ich delikatna unia upadnie, podobnie jak miało to miejsce wiele razy w przeszłości. To właśnie z tego powodu wysłał swoje legiony jeźdźców celem odnalezienia czempiona godnego przyjęcia tytułu naczelnego wodza Sił Ojca Plak. Każdy z przyprowadzonych przed jego oblicze kandydatów nadawał się do tej roli lepiej niż poprzedni, jednak wojownikom tym brakowało ambicji i daru przewidywania przyszłości, szczególnie jeśli owa przyszłość miałaby wykraczać poza kolejną bitwę i kolejny podbój. Celem osiągnięcia ostatecznego zwycięstwa na południu czcicielom nurgla potrzebny był czempion, prawdziwie wyznający ich ideały. Siła zniszczenia, której szukał pod postacią śmiertelnika, przyszła do niego pod postacią istoty nadprzyrodzonej. Pewnej nocy, kiedy do Morsli rozświetlał ciemne niebo na zielono, a z daleka nadal widać było kometę o dwóch ogonach przed archaonem, stanął demoniczny książę Kugat, ojciec plak, który postawił przed nim trzy słoje nurgla, ciekawe czym wypełnione. Były to budzące grozę artefakty, <laughs> ależ mnie to, z których każdy wypełniony był chorobami i zarazami o tak znacznej sile, iż wpływały nie tylko na istoty śmiertelne, ale i na całą rzeczywistość wokół nich. Oprócz tego Kugat przedstawił mu trzech następnych czempionów hordy plagi, glotkinów. Zgodnie z wolą samego nurgla, to oni mieli poprowadzić jego armię na południe, by skąpać tamtejsze rzeki, pola wsie i miasta licznymi plagami, przygotowując Archaonowi drogę do zniszczenia pozostałych po ich przejściu ruin cywilizacji. Wszystkie plemiona i armie, które okażą się zbyt niecierpliwe, by poczekać na rozkaz Archaona, ruszą ich śladem. Topiąc wyniszczone chorobą miasta we krwi i ginąc od tych samych chorób. Zgodnie ze słowami demonicznego księcia, to nie elfy stanowią spoiwo przymierza światła, a rasa ludzka. Po jej upadku już nikt nie stanie im na drodze. Niedługo po ucieczce Teklisa z krytycznie rannym malekitem, bitwa na przedpolu ołtarza Keina się zakończyła. Resztki wiernych malekitowi sił zdołały uciec z pola bitwy, zostawiając zdrajców w swoich szeregach na żer dla bezwzględnej armii wysokich elfów. Tyrion leżał na zboczu wzgórza z dłonią zaciśniętą wokół rękojeści twórcy wdów. Choć leżał tak w całkowitym bezruchu, jego ciało nie nosiło ran, które mogłyby świadczyć o jego śmierci w boju. Morati która całą bitwę spędziła w ukryciu, mijała właśnie ciasne szeregi jego wojowników, unikając śmierci z ich rąk tylko dzięki zaklęciom zmieniającym wygląd. Stanęła przed Tyrionem, Tyrionem, po czym rzuciła się na niego, starając się za wszelką cenę uzdrowić elfa, którego miała za cielesną inkarnację swojego jedynego męża, Enariona, obrońcy. Jego wierny wierzchowiec, Malhandir, leżał nieopodal, bliżej wzgórza i był bliski wykrwawienia się. Na jego szczęście przy zwierzęciu szybko zjawił się Korhil, traktując go z niemniejszym szacunkiem niż jego pana. Następnego ranka, kiedy Morati skończyła rzucać zaklęcia uzdrawiające, a Tyrion odzyskał siły, przywódca wysokich elfów stanął na szczycie wzgórza, wzniósł twórcę wdów wysoko nad głowę i przemówił do zgromadzonych u jego stóp wojowników, ogłaszając się niepodzielnym władcą całego Ultuanu. Między słuchającymi jego przemowy był również Alith Anar. Jego początkowa euforia po wygranej bitwie powoli ustępowała jednak coraz większemu zaniepokojeniu. Wraz z każdym wypowiedzianym przez Tyriona słowem coraz bardziej przypominał mu on samego Malekita. Po ogłoszeniu się władcą całego Ultuanu, wysokie elfy zaczęły głośno wiwatować na jego cześć. Król Cieni wiedział, iż był to idealny moment na bezgłośne wycofanie się z tłumu. W innym miejscu pobojowiska mistrz zabójców Helebron o zdołał uniknąć wrogich patroli i uciec z wyspy Zarazy na pokładzie Małego Okrętu Wysokich Elfów. Jego zadaniem było teraz przedostanie się do Nagarotu i doniesienie swojej pani o knowaniach Morati. W gęstej puszczy Atel Loren wieści o zepsuciu jątrzącym serce Tyriona dogłębnie wstrząsnęły Alarielą, nowym awatarem bogini Iszy. W odpowiedzi na niepewną przyszłość postanowiła zebrać wokół siebie armię leśnych elfów i odgrodzić Avelorn od reszty Ultuanu. Z początku wiele wpływowych elfów z Athel nie udało swojej krowej... nie ufało... krowej... nie ufało swojej nowej królowej nawet w obliczu połączenia się jej duszy z duszą Ariel, ale kiedy tylko Orion i siostry Zmierzchu, Naestra i Arahan zgięli przed nią kolana, nawet oni zamilkli. Dopiero kiedy Alariela podzieliła się elfami wizją przyszłości świata zesłaną jej przez Lilleath, jej przeciwnicy w Radzie natychmiast zmienili front i stanęli po jej stronie, po raz pierwszy jednocząc się w tak znacznych siłach pod nową, ukochaną królową. W Królestwie Kreis na Ultuanie, warta smoczego księcia Imrika nad stosem pogrzebowym i stranny właśnie dobiegała końca. Kiedy książę otworzył oczy, doznał przejmującego wrażenia, jakoby drzewa wokół stały zdecydowanie bliżej niż wcześniej. Następnie dostrzegł cienie między gałęziami i odruchowo wyciągnął ostrze. Leśne elfy podniosły łuki, ale Araloth, który powrócił ze swojej wyprawy mającej uwolnić boginię szalię z więzienia Nurgla, nakazał im opuszczenie broni, i Mrikowi zalecając uczynienie tego samego. Następnie stanął przed księciem, mówiąc mu, iż chcieli jedynie stać się świadkami przejścia i stranny do wieczności, jako iż podobnie jak Imrik walczyli w tej samej sprawie. Po dłuższej rozmowie smoczy książę i Aralot postanowili połączyć siły i udać się na południe, gdzie w świątyni Asuriana mieli nadzieję odnaleźć Malekita i Teklisa. Ich podróż do płomienia Suriana mogłaby mieć miejsce wcześniej, gdyby duma malekita nie zmusiła ich do ryzykowania życiem za zdobycie twórcy dwdów. Teraz ciężko ranny wiedźmi król ledwie był w stanie chodzić, jednak to nie mogło go powstrzymać przed wkroczeniem do świątyni w towarzystwie Karadriana i Teklisa. Nawet kiedy świątynia znalazła się pod oblężeniem ze strony floty Aislin, gwardi Feniksa i smoczy jeźdźcy Emirika dzielnie odpierali ich próby szturmu. Z uwagi na rany wiedźmiego króla, poruszali się w wyjątkowo żółwim tempie, malekitem strząsały różne negatywne emocje. Wchodząc do wewnętrznego sanktum, wyśmiewał znajdujące się tam posągi i zdobienia, wyrażając przy tym zarówno drażniącego wątpliwości i złość, jakich nie czuł jeszcze nigdy w życiu. Teklis skomentował jego stan jako zachowanie osoby, która powoli godzi się z niewygodną prawdą. Jak powiedział, całe jego cierpienie i wątpliwości, całą zdradę i odrzucenie, na jakie był skazany, wskazywały na to, iż od samego początku to on był wybrańcem Asuriana. Kiedy Gwardia Feniksa przed płomieniem Asuriana rozstąpiła się przed nimi... Teklis raz jeszcze zapewnił Wiedźmiego Króla ich przeznaczeniem wszystkich poświęconych w drodze do tego miejsca elfów było doprowadzenie go właśnie do tego momentu. Maleki raz jeszcze wyśmiał jego przekonania i nazwał je słabością, po czym zakasłał boleśnie krwią. Odrzucając wspierającą go rękę Karadriana, Wiedźmi Król wykonał kilka chwiejnych kroków schodami wiodącymi do płomienia, po czym zatrzymał się, intensywnie wpatrując się w ogień. Nie odwracając się, zaczął mówić do elfiego maga. Powiedział mu, że jeśli od samego początku przeznaczone mu było przejście przez ten ogień, to każdy jego czyn, każda śmierć zadana z jego ręki i cała jego historia były kłamstwem. Kiedy jednak Teklis zapytał go, czy żałował swoich czynów, Wiedźmi król odpowiedział mu, że z chęcią powtórzyłby wszystko jeszcze raz. Teklis odparł, iż nic w malekicie nie było kłamstwem i był prawdziwym wybrańcem Asurjana. Jeśli on nie był w stanie przetrwać spotkania z Boskim Ogniem, to ich lud można było uznać za bezpowrotnie stracony. Malekit nie odpowiedział, a zamiast tego wszedł między płomienie. Z początku jego czarna zbroja tworzyła silny kontrast w otoczeniu Białego Ognia. Chwilę później widać już było tylko sam ogień, a następnie okrzyki niewypowiedzianego cierpienia objęły całą wyspę. Umilkły one dopiero jakiś czas później, gdy cała świątynia Asurjana przepadła pod morskimi falami. Minęło wiele długich miesięcy od chwili, gdy król Belegar, władca Karaku Ośmiu Szczytów, wyprowadził resztki swojej niegdyś wielkiej armii z zawalonych jaskiń z z klanu Skalfdon. Jego wojownicy przeszli w tym czasie prawdziwe piekło. Przez całą podróż powrotną musieli szukać odpowiednich odnóg systemu jaskin pośród gruzu i kryć się przed całymi armiami szczuro ludzi. Koniec końców garstce z nich udało się jednak dotrzeć z powrotem do ich wielkiej cytadeli. Na Belegera. Czekało jednak jeszcze więcej nieszczęść. Nie zdążył nawet ściągnąć zbroi przed przybyciem posłańca z wieściami, w które król z początku nie dawał wiary. Osłabione śmiercią swojego króla, Karak Azul zostało oblężone przez hordę skawenów z klanu Skaer. Karak Azul, niegdyśniejszy bastion południowych gór Krańca Świata, upadł pod naciskiem apokaliptycznie ogromnej armii szczuroludzi. Pomimo braku bohaterów takich jak król Kazador i władca Run Torek, żelazna brew krasnoludy z Karakazul stoczyły zaciętą bitwę w obronie swojego domu, ale ostatecznie polegli. Skaweni splądrowali krasnoludzką twierdzę i wyszli przez jej bramy na powierzchnię, rozlewając się po całej okolicy i ścigając uciekające wagony z krasnoludzkimi uchodźcami. Belegar wiedział, co to oznacza. Jemu i jego zmęczonym siłom nikt już nie przyjdzie na pomoc, ani teraz, ani prawdopodobnie nigdy. Co gorsza, wzmożona aktywność wroga w regionie wskazywała, iż nadchodzą w liczbach wcześniej niespotykanych. Wiedząc, że ostatnia szansa na ucieczkę z Karaku Ośmiu Szczytów przed nadchodzącą bitwą właśnie wygasa, król Belegar zasiadł na tronie, raz jeszcze stając się więźniem swojej własnej, rozpadającej się twierdzy. Zaczął rozmyślać nad decyzją, jaką przeznaczenie postawiło przed nim, przed jego synem oraz przed jego ostatnimi żywymi poddanymi. Kiedy krasnoludy ucichły za zamkniętymi bramami cytadeli, skaweni i zielonoskórzy szybko zwrócili się przeciwko sobie. Quick który od samego początku kampanii żywo pragnął wyeliminować Skarsnika na dobre, poprowadził swoje siły w dolne partie góry zaatakował położone tam miasto Grobi Zielonoskórych. Skaweni dokonali szarży, wchodząc głęboko między zabudowania osady, jednak nie napotkali żadnego oporu. Miasto zostało opuszczone. Skaweni postanowili jednak nie marnować okazji do naprzykrzenia się Orkom i Goblinom i spopielili ich błotne chatki oraz obalili pomniki ich bogów. W trakcie plądrowania, palenia i niszczenia buchające zmiotaczy płomienie zaczęły być jednak coraz silniej zagłuszane przez coś, czego żaden weteran wojen z orkami nigdy nie pomyliłby z niczym innym. Całe miasto ogarnęły dochodzące zewsząd pieśni wojenne orków, ustawione na okalających dolinę szczytach katapulty nurkosnotów, w jednej chwili wystrzeliły całe szwadrony swoich śmiercionośnych ładunków. W tym samym momencie przez położone na drugim końcu doliny ponure bramy Skarsnik wprowadził do doliny swoją armię. W odpowiedzi baterie czarnych łuków oddziały snajperów Jezail oraz mm, moździerze zatrutego wiatru otworzyły ogień w kierunku nacierających sił wroga, dziurawiąc ich szeregi jak sito. Gdy zielonoskórzy znaleźli się już wystarczająco blisko skawenów, nocne gobliny pognały swoich fanatyków przodem. Ci dzicy, wymachujący wielkimi kulami na łańcuchach, wojownicy nie znali strachu, a przynajmniej nie zajmował on ich głów w trakcie ich narkotycznego, napędzanego jaskiniowymi grzybami szaleństwa. Wytworzone przez ich przemarsz luki w szeregach skawenów szybko wypełniły gobliny, tworząc swego rodzaju szańce w linii bitwy. Widząc słabość swoich sił, Quick wpadł we wściekłość, jednak postanowił zrobić coś, czego jego wróg najmniej się spodziewał. Zamiast ugiąć się przed liczebną wyższością zielonoskórych, stanął na czele swojej czerwonej gwardii i rzucił się do fanatycznego kontrataku, przebijając się prosto przez wrogie centrum. W szarży zdołał nawet zgładzić jednego z hersztów hordy zielonoskórych drille oraz cały oddział jego elitarnych czarnych orków. Widząc, jak ich centrum załamuje się, nocne gobliny zaczęły uciekać z podniesionym nad głowy skarsnikiem. Quick, Triumfalnie wzniósł jeden ze swoich sztletów w górę, chcąc podnieść swój skrzeczący okrzyk zwycięstwa, jednak słowa uwięzły mu w gardle, kiedy zrozumiał, że atak zielonoskórych nie był pułapką, a wabikiem, na który tak bezmyślnie dał się złapać. Na jego wojowników padł gęsty cień. Kiedy spojrzeli w górę, chcąc dostrzec jego źródło, zobaczyli istny deszcz spadających ku nim snotlingów, wystrzelonych w ogromnej salwie przez katapulty nurkosnotów. Ziemia przed walczącymi zatrzęsła się, kiedy wylądowała na niej wielka wiwerna z hersztem Krolgiem Kurschelmem. Z jaskiń wydrążonych w zboczach doliny wybiegły watachy paszczaków pod sztandarem frika, łowcy szczurów oraz prowadzący je paszczak kolos przez zielonoskórych pieszczotliwie nazywany Wielkim CZERWONYM. Dzięki mistrzowsko przeprowadzonemu przez szamana Duvskula Rytuałowi nocne gobliny zdołały reanimować do życia pomnik poświęcony ich bogom, tworząc kroczący konstrukt wojenny zniszczenia. Na sam koniec cały kontyngent goblinich jeźdźców, pająków lasu pod dowództwem snagli grobspita i jego przerażaczy zaatakował szczuro ludzi na obu flankach. Skaweni zostali otoczeni ze wszystkich stron i wiele wskazywało na to, iż żaden z nich nie ujdzie z życiem. Quick nie znał jednak strachu i z nieustającą werwą pobudzał swoich wojowników do działania. Wódz Kawenów zebrał pod sobą większość ze swoich czerwonych gwardzistów i szczurogrów i przeprowadził śmiały kontratak na herszta Krolga, jednocześnie nakazując swoim pozostałym siłom pod dowództwem Ika Hackfleya i jego żelaznoskórym utrzymanie linii. Kiedy rezerwy skawenów wyłoniły się na placu boju po wyjściu ze spalonego klifu i rozpoczęły gromadzenie się przy Srebrnej Górze, a flanki armii Quicka zaczęły się stabilizować, wódz kawenów stanął oko, w oko z wrogim hersztem. Po dotarciu pod łuki ponurych bram, Skarsnik ocenił chłodno sytuację i nakazał dołączenie do bitwy swoim rezerwom czekającym pod murami Karak Ziflin. Kiedy losy bitwy zawisły w powietrzu, Skarsnik został zaatakowany przez oddział szczurogrów pod dowództwem Grotusa, pierwszego mistrza bestii klanu Mors. Po długim pojedynku, kiedy to mistrz bestii był już bliski zakończenia życia goblina i uśmiercenia jego łach, gobla, wierny Paszczak gobliniego, wodza skoczył na skawena i pożarł go w całości. Jednak kiedy Skarsnik wstał i ponownie zwrócił swą uwagę na pole bitwy, zdał sobie sprawę, że jego gobla zaczął się trząść, a z jego oczu i ust zaczyna wypływać krew. Zaniepokojony jego stanem, Skarsnik pochylił się nad zaprzyjaźnionym kompanem. Nagle skórę gobli na głowie przebił długi nóż, niemal dotykając skóry na czole samego Skarsnika. Kiedy okrąglutki gobla zaczął więdnąć niczym przebity balon, Grotus, z którego skóra schodziła teraz całymi płatami z uwagi na żrący kwas w żołądku paszczaka, tryumfalnie stanął na ciele swojego niedoszłego zabójcy. Twarz skarsnika w jednej chwili pogrążyła się w głębokim, czarnym szale bitewnym. Szamański wódz goblinów wydał z siebie skrzekliwy, ale donośny okrzyk, po czym w pełnym biegu zamachnął się swoim kosturem, z wielką siłą uderzając nim przeciwnika w plecy. O sile tego uderzenia sporo mówił widok roztrzaskanego kamienia, na którym jeszcze przed chwilą stał Grotus. Całkowicie zapominając o trwającej wokół bitwie, Herszt ośmiu szczytów pochylił się nad ciałem tragicznie zmarłego przyjaciela. Niczym w transie mały goblin w kółko powtarzał jego imię. Gobla był martwy. Jego mały, wierny musżek wyciekał teraz przez dziurę wydrążoną przez nóż z kawena. Nagle wódz przebudził się z tranzu i potężnym, złowróżbnym rykiem całkowicie zagłuszył trwającą bitwę. Gobla! Kiedy hersztość tośmił szczytów był skupiony gdzie indziej, losy bitwy zaczęły wymykać się orkom z rąk wraz z inicjatywą, którą coraz większymi garściami przejmowali z kaweni. Awatar Gorka został obalony i rozłupany. Paszczak Kolos. Już dawno czmychnął daleko za horyzont, a cieniści władcy gryzoni opanowali sztukę ścinania głów rachnorodzkim pająkom do mistrzostwa. W, w międzyczasie e, Quick krwawo rozprawił się z wrogim hersztem. Otrząsając się z ostatnich odmentów otępienia, ze łzami nadal spływającymi po twarzy, skarsnik nakazał swoim siłom przeprowadzenie taktycznego odwrotu samemu, zabierając ciało gobli do obozu. Pozostawiając swoich sojuszników własnemu losowi, wódz goblinów po raz ostatni odwrócił się, by spojrzeć na wściekłą twarz Kuika, nim wrota ponurych bram zamknęły się na dobre. Wojownicy, nie wybrałem was dlatego, że stać mnie na poświęcenie was. Nie stać mnie. Wybrałem was, bowiem widzę w was najlepszych dawi, pozostałych przy życiu w karaku ośmiu szczytów. Nasz lud potrzebuje was bardziej niż ja. Niniejszym zwalniam was ze złożonych mi przysiąg i uznaję je za spłacone po dwa i pół kroć. Gdyby zostało mi jeszcze jakieś złoto, wydałbym wam je na wozach i to z wielką wdzięcznością. A teraz idźcie, idźcie i nigdy nie wracajcie. To był piękny sen, ale dziś się skończył. Nastał najmroczniejszy z poranków. Życzę wam, żebyście kiedyś doczekali światła lepszego jutra. To była ostatnia mowa króla Belegara, żelaznego młota. Kiedy klęska Zielonoskórych stała się faktem, Belegar i krasnoludy z Karaku Ośmiu Szczytów wiedzieli, że to już jest ich koniec. Bez Zielonoskórych, którzy jak dotąd powstrzymywali armię Skawenów, droga do zdobycia Ośmiu Szczytów stała przed szczuroludźmi otworem. Co gorsza, po odniesieniu porażki na polu zmanipulowania Szalonego Quika, władca szkodników, Lurklox dobił targu ze Skarsnikiem, dzięki któremu wszedł w posiadanie wynalazku odebranego Kitowi Szponowi. Była to zaawansowana technologicznie, napędzana mocą kamienia spaczenia bomba atomowa. Każdy z biorących udział w dobijaniu targu doskonale wiedział, że prędzej czy później wszyscy się pozdradzają, ale płynące z tego porozumienia korzyści przeważały nad prawdopodobnymi zagrożeniami w przyszłości. W swej przewrotności Skarsnik zażądał jednak jeszcze jednej rzeczy. Chciałby, by Quick przyniósł mu głowę prawdziwego króla Karaku Ośmiu Szczytów. Po zaakceptowaniu warunków porozumienia przez obie strony, Lurklox zdołał nakłonić szalonego łowcę głów do przypuszczenia szturmu na ostatnie umocnienia twierdzy Krasnoludów. Wiedząc, że koniec jest bliski, król Belegar wydał swoim ludziom ostatnie rozkazy. Mała grupa Dawi, złożona w większości z żon, dzieci i garstki jego największych wojowników, uciekła do sekcji tuneli, której ich wrogowie nie zdołali jeszcze odkryć. Z wielkim żalem, ale i ogniem walki trawiącym jego serce, król Belegar wygłosił do swoich ludzi ostatnią umowę, mówiąc im, że muszą przeżyć, bowiem tylko w ten sposób trwać będzie dziedzictwo Karaku ośmiu szczytów. Po zakończeniu mowy, ostatni uchodźcy Karaku weszli do ciemnego tunelu. Po zniknięciu ostatniego z nich, przejście zostało dokładnie zapieczętowane i zamaskowane, tak by już nikt nigdy nie był w stanie go otworzyć. Koniec nadchodził. Miejsca oporu, w których obronie krasnoludy zdołały zgładzić setki tysięcy wrogów na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat, teraz upadały niczym domki z kart. Skaweni nadciągali w setkach tysięcy, przebiegając po głowach nielicznych obrońców i obżerając ich ciała do kości, kierując się dziesiątkami tuneli prosto do hali żelaznych kolumn. W hali czekał już na nich sam król, stojący za oddziałem złożonym z dwustu krasnoludzkich wojowników i trzech czarnoprochowych dział. Oto nastał czas ich ostatniej chwalebnej bitwy. Skaweni biegli, na nich niczym niepowstrzymana, zdolna pożreć wszystko fala. Pierwszy szereg ich wojowników w pełnym biegu wpadł na tarczę wojowników klanu Angrunt. Walcząc z plecami opartymi o plecy innego wojownika, każdy krasnolud był w stanie uśmiercić przynajmniej kilkudziesięciu, a średnio nawet kilkuset skawenów przed opadnięciem z sił, jednak ich wróg był zwyczajnie zbyt liczny. Jeden po drugim krasnoludy upadały pod nożami, hakami i pazurami skawenów. Koniec końców przy życiu pozostał już tylko król Belegar, Rzucając obelgami w stronę znienawidzonego wroga, prawdziwy król karaku ośmiu szczytów zwalał z nóg przeciwnika za przeciwnikiem, zalewając się łzami pełnymi żalu i wściekłości i wzywając kujkałowce głów, by ten stanął z nim do walki i zakończył to osobiście. Po wypowiedzeniu tych słów, otaczający go skaweni odstąpili, utrzymując go w szerokim kręgu najeżonym włóczniami. W jednym miejscu okręgu tarcze z kawenów rozstąpiły się, a do wewnątrz wszedł Quick, odzywając się do króla łamanym narzeczem, Kazalid. Po tym wszystkim, co go spotkało, po tym jak musiał znieść wszystkie zniewagi dla niego i jego ludu, głos Quicka, który kpił sobie z jego majestatu w świętym języku krasnoludów, coś w nim złamał. Kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy, Quick wypowiedział o jedną obelgę za dużo i przekroczył tym samym cienką, czerwoną linię cierpliwości krasnoluda. Z dzikim okrzykiem na ustach Belegar zaszarżował na wrogiego herszta, rozpoczynając pojedynek na śmierć i życie. Walczący wodzowie na zmianę uderzali i parowali uderzenia, w wielu miejscach rozłupując nimi kamienną posadzkę, na której stali. Belegar był jednak ranny i zmęczony, Quick zaś dopiero się rozgrzewał. Z każdym zablokowanym uderzeniem Belegar coraz bardziej się męczył, aż koniec końców nie zdołał podnieść tarczy dostatecznie szybko i otrzymał potężny cios w rzepkę. Kiedy król ludów starał się wyprostować, opierając ciężar na drugiej zdrowej nodze, mierząc Quicka wzrokiem pełnym nienawiści, Herszt z kawenów ruszył w jego kierunku, chcąc zadać mu decydujący cios. Belegar nie miał jednak zamiaru odpuszczać. Poczekał na odpowiedni moment, po czym przyjął uderzenie miecza Kuika na hełm. Kiedy jego ostrze ugrzęzło w stalowej osłonie, Belegar odchylił szyję i z całą siłą uderzył głową w naramiennik zbroi z kawena, niszcząc go kompletnie i sprawiając, iż nie był on już dłużej w stanie pełnić roli spajającej pozostałe partie jego pancerza. Quick zatoczył się w tył i ryknął z bólu, jednak król kasnoludów nie miał już dość siły, by po uderzeniu głową móc się wyprostować. Zamiast tego runął obok Kuika i znieruchomiał. Quick podszedł do niego i jednym, sprawnym uderzeniem odrąbał mu głowę. Tego wieczoru Osiem Szczytów odbijało echo zwycięskich okrzyków z Kawenów z klanu Mors. Było to największe zwycięstwo w historii ich klanu, dzięki któremu Quick mógł mieć nadzieję na zajęcie przez jego lud należnego mu miejsca wśród najwybitniejszych klanów z Kawenów. Prawdziwy król był martwy, a kara ośmiu szczytów umarł razem z nim. Mamy teraz rok 2525, wczesny 2525, imperialnego kalendarza. Kiedy świat zaczął osuwać się w mrok nadciągający z północy, daleko na południu była jedna kraina, która jak do tej pory nie została spaczona ani wojną, ani chaosem. Smagały ją jedynie wiatry, powoli przesuwające pustynne wydmy. Było to miejsce nazywane Nehekarą, krainą umarłych. Krainę tę okrywał niebywały spokój w głównej mierze dlatego, iż od niepamiętnych czasów umarli strzegli jej bezpieczeństwa ze wzrokiem skierowanym ku północy. Wiedzieli, że pewnego dnia na horyzoncie dostrzegą ciemność, i nie mylili się. Wraz z rozpoczęciem się czasów końca, Nehekarę otoczył mur z czarnych, postrzępionych chmur. Mroczna zasłona nadciągała nad ich krainę ze wszystkich stron. Tam, gdzie niebo było nieziemskie, nie niebieskie, niezmiennie od wielu tysięcy lat, teraz gęstniały ciemne chmury, których w nehekarze nie widziano od czasów ostatniego kataklizmu w tej krainie. Jednym z pierwszych, którzy przebudzili się na skutek nadciągającej burzy, był król Kalhazar, dowódca floty wojennej Nehekary, który objął dowodzenie nad, wielona, nad wieloma okrętami zakotwiczonymi w delcie wielkiej rzeki Mortis. Król Beheder II stanął na czele armii miasta Zandri, nazywanego portem floty terroru, przez kilka lat po przebudzeniu strzegu zachodnich granic ze złymi ziemiami do czasu, gdy burze piaskowe przykryły całą jego armię. Przez długi czas widać było jeszcze jej wystające ponad piasek włócznie i sztandary, jednak koniec końców nawet i one przepadły w morzu gorącego piasku. Królowa Kalida, władczyni libaraskiego miasta Asaf, przebudziła się w chwili przekroczenia przez ciemność granic jej królestwa. Po przebudzeniu poprowadziła swoje legiony przez Dolinę Kostuchy, u boku króla Taruka, władcy miasta rozkładu Marak. Władcy Kataru, miasta Ciał, wykonali rozkazy Setry, co do Joty i wysłali większość swoich najbardziej utalentowanych nechrotechów do Doliny Kostuchy, gdzie przy pomocy mrocznej magii przebudzili strzegące tego miejsca pomniki. Przebudzone z trwającego tysiące lat snu, ci kamienni wojownicy rozpoczęli powolną i długą wędrówkę pod mury Kemri, miasta królów. W Numas, mieście z Skarabeuszy, król Far u boku swojego syna księcia Dramkira, zmobilizował swoją armię i wyruszył głęboko na terytorium Słonych Równin, fortyfikując tę krainę wzdłuż kanału Wody Zarazy, zapewniając na hekarze bezpieczeństwo od północnego wschodu. Niedługo po tych wydarzeniach, ciemne chmury zakryły pustynię całkowicie. Najgęstsze i najciemniejsze z nich zwiastujące przyszłe epicentrum burzy nie przypadkiem skoncentrowały się wokół czarnej piramidy Nagasza. W tym samym czasie przebywający w swoim fortecznym mieście Nagasizar Nagasz zakończył rytuał i zasiadł na tronie, raz jeszcze rozpoczynając proces składania ofiary. W jego sali tronowej zgromadziło się tysiące dusz. Ludzi, krasnoludów i zielonoskórych, których energia życiowa uzupełniła jego nekromantyczną moc. Jeszcze kiedy się nimi karmił, jego dziewięciu mortarchów opuściło Nagashizar na czele swoich armii, rozpoczynając inwazję. Krel, mortarcha rozpaczy, prowadził największą z nich, tworzącą potężny młot, którego uderzenie miało przebić się przez bagna szaleństwa, zrównać z ziemią miasto Numas i trafić prosto w Kemri. Towarzyszył mu Dieter Helsnicht, mortarcha zagłady. Manfred von Karstein, mor mortarcha nocy, poprowadził własne siły wzdłuż zachodniego wybrzeża i dokonał inwazji na ziemię Zandrii. Lutor Harkon, Mortarcha od Hwani, poprowadził wielką flotę przegniłych okrętów z Lustrii, kierując się prosto na deltę rzeki Mortis. Neferata, Mortarchini Krwi, udała się na wschód, gdzie miała szansę na zrealizowanie swojego marzenia o zdobyciu Lami, przeklętego miasta. Nie mogła wiedzieć, że Nagash Posłużył się nią niczym przynętą, mającą jedynie zmusić siły królowej Kalidy do wyjścia z jej fortecy. Podobnie było w przypadku pozostałych mortarchów. Generałowie Nagasza nie mieli pojęcia o jego prawdziwych intencjach do chwili, gdy było już dla nich za późno. I dzisiaj kończymy odcinek o End Times, czasach końca. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję, że nie będziemy się słyszeli z tej serii za kolejne pół roku, tylko możliwe, że dużo krócej. Trzymajcie się, do następnego razu, cześć.